Cześć ludziska, jestem Miu Zegeles, witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2017. Dawno tego nie było, więc postanowiłem sobie nagrać. Dzisiaj polecimy sobie, jeżeli pamiętacie, o ostatnim odcinku była orka klasem, Axionem 900. Obiecałem, tym razem musi być kultywowanie. Tak w ogóle, jeżeli widzicie, coś tam się rucha na mapie, za mną się ktoś rucha, jest to Kacper The Games. Kurwa, gdzieś ty jest? W kurach. Ja myślałem, że się w dom to wtopił, w sensie nie pierdolę. Nie, poszedłem ci kury macać. Kurwa, kury maca, no nie no. Cześć sąsiad. Cześć. W sumie to cześć Kacper, no. A tak to sąsiad, sąsiedzi we lesie, tak w ogóle po tym odcinku idziemy nagrywać jeszcze sąsiadów z lesa, także bierzmy się szybko do roboty, myślałem, nie? Że powiesz, że idziemy na flaszkę. Możemy i na flaszkę. Czemu nie? Kurwa, wpadł do tego. Kociul, dobra. Tak w ogóle, jak widzisz, zmieniło się tu coś, nie? Od oryginalnej podstawki, od rozpoczęcia jak tego. Co się tu zmieniło? Powiedz w ogóle. Bo ty będziesz tu takim częstszym, będziesz rzadszym gościem, powiedzmy. Jeżeli mi będzie trzeba coś pomóc, to tu będzie gość mi pomagał, nie? Panie, tu prawie nie ma ciągników. A nie, tam stoją. Tu stoją dwa ciągniki, tylko mi chodzi o to, że wiaty są posprzedawane, nie? No. Tak w ogóle, jak widzicie, rozpoczynam te takie, powiedzmy, na razie typowe testy, jak widzicie, na kierownicy Apollo. Tylko z tego powodu na razie miał być odcinek, tak jak obiecywałem tam, że będzie dwie kamerki, ale niestety na razie jeszcze nie jest posprzątane w pokoju, nie do końca, zresztą za chwilę Wam o tym opowiem. Jak widzicie, mamy traktory dzisiaj przygotowane do akcji, mamy maszyny Steyr 6300 Terrus CVT z lemkenami, kultywatorami. Dwa takie same. No i cóż, wsiądziemy sobie do środeczka. O! Wnętrzowo tak wygląda, bardzo ładnie, niestety nie posiada nic. Oprócz fajnych świateł. Elo. O! O, pyk. Jak widzicie, tył. I te LEDy właśnie cały czas świecą. I kierunek. Teraz to było to przód. O, dobra. To mod pasażera. Więc Maro, wsiadaj kurde do swojego tego ciągnika. Ty, ma tu mod pasażera? Chyba ma, tak. To siadaj tu do mnie. Sprawdź. Próbuj do mnie wsiąść. Nie mogę. Nie wsiądzie? Dobra, nie ma modu pasażera, niestety. Dobra, siadaj do swojego sprzęcika, kliknij se Enter, by go odpalić. O, i patrz, robimy tak. Jest dwa pola do skultywowania. Mam pole do skultywowania numer 15 i 14. Które sobie wybierasz? 15. 15. Dobra, to ja biorę 14. Albo 4. No dobra, niech będzie 15, chuj. Ty bierzesz 15, tak? Tak. Dobra, to ja ruszam na 14. Wyjeżdżam pierwszy. Uż kurwa, jak się na tej kierownicy gra. Oj, opierdolę. Przejebane. Ty kurwa, pracownik, chuj! Stój! Szmatu! Pracownika zatrudnił. Nie wiem, co jest. Muszę sobie pozmieniać, kurde, tylko jak będę miał czas, to sobie... Czyli ty brałeś jakie? 15. Aha, dobra, to ja lecę na 14. Traktorek naprawdę fajnie wygląda. O Boże, 15 wybiła mnie tu. Czas operacyjny, kurde! Miotam nam jak szatan, nie? Stój. Dobra. Więc... gdzieś ty poleciał? No to jest 15. Nie. Aha, dobra, spoko. Mi się popieprzyło tutaj. W porządku. Ty, jest okej, wszystko. Mi się porąbało, nie? Polecę sobie pod prąd trochę, bo tak w ogóle będę obsługiwał na klawiaturce, ponieważ jak widzicie, jest impreza, kurde, klikając sobie do przodu na kierownicy na gaz, włącza mi się pracownik, więc nie będę użytkował. Zmienię sobie to przy najbliższej okazji. Dobra, lecimy z kultywacją. Mam parę też tematów do opowiadania. O kurde. Dobra. Parę tematów szybkich do poopowiadania. Więc ty, Maro, słuchaj, ewentualnie coś dopowiadaj, nie? Dobra. I dziękuję w ogóle ci, Maro, za pomoc. O kur. O kur.
Jak mister Adamo. O kur... Chcę tę, no, kapustę. Pamiętasz ten odcinek? I? Właśnie jeszcze z Ericssonem. Robił właśnie takie kurde akcje. Chcę tę, no, kapustę. Mnie rozpierdzieliło. Łowo. Dobra, więc rozpoczynamy sobie. Temat numer jeden tu mam napisany. Jak widzicie, nie do końca Ile masz jestem. lat i jak się nazywasz? Co? Ile masz lat i jak się nazywasz? Proszę pana, jestem Mateusek, mam 10 lat i pochodzę z Nibylandii. To jest taka wioska na końcu świata. Nie no, żartuję, dobra. Więc teraz już na serio bierzemy się za temat numer jeden. Tu muszę sobie postawić tę karteczkę, żebym cokolwiek widział. Jeżeli widzicie z tyłu mój pokój, jak widzicie, jak znaczy mój Dajasiego, nie? Rozpierducha na maksa. No kur... Miotam się jak szatan tutaj normalnie. Ja pierdzielę. Masakra, no rozpierdziel jeszcze jest totalny. Dlatego nie nagrałem sobie odcineczka z właśnie z dwóch kamer, ponieważ no już wczoraj, zresztą tak w ogóle przepraszam, wczoraj nie było odcinka właśnie z tego powodu, że nie miałem też czasu, kurde, wczoraj pan przyszedł o godzinie 8, do godziny 4 mu zeszło z tymi beblami, z tym wszystkim, z tymi dodatkami, co też dodatkowo tu ja coś wymyśliłem, tak fajnie, żeby już pod siebie zrobić, póki był ten pan, żeby nam tu dopomógł. Tu takich Taki właśnie... ten typowy Janusz z Polski. Nie. Fajny mój sąsiad, serdecznie pozdrawiam. Pan Grzegorz. Także serdecznie. Krychowiak z Nie. ławki rezerwowej. Nie. Fajny sąsiad, Grzesiu. Dobra. Tu jak widzicie, jeszcze mi ta ściana została do oklejenia tapetą. Z tatem jutro będziemy ogarniać. Dzisiaj to leci w niedzielę, czyli jutro poniedziałek. Jutro będziecie mieli sąsiadów z LS-a, tak w ogóle prawdopodobnie. Za chwilę, tak jak mówiłem, pójdziemy sobie nagrać. No i po prostu, no mówię, jeszcze zostało do oklejenia to, trzeba będzie ogarnąć jeszcze nie wszystko, tu już mamy te najważniejsze ciuchy, to wszystko mamy pochowane, także tu już jest w porządku, tylko jeszcze te papiery jakieś tutaj trzeba będzie, kurde, zresztą tutaj to jest taki bajzel, dobrze, że tego nie widzicie na oknie. Firanki są niepowieszone, jak widzicie, kurde, dywanu nie ma, zresztą nie wiem, czy to widać. Kurde, miotam się tu jak Przyszły szatan. cygany i zajebały dywan. Tak, gruz, jeszcze chcieli coś, ale gruzu niestety nie miałem, więc lepa totalna, nie? No i co tu jeszcze mogę dopowiedzieć? Co tu mogę jeszcze dopowiedzieć? Ciekawe, która to godzina? 5 po 3, więc 16. nie wiem, czy Dajashi nie wrócił przypadkiem. I się nie próbuje dobijać do pokoju, wrócił z pracy, on w niedzielę też pracuje. Zapierdala Inofest. Tak, dokładnie. Dobra. Tak jak mówię, Na jak już wszystko będzie ogarnięte, to i oczywiście ten odcineczek się pojawi z tymi dwoma kamerami. Bo z tego, co gadałem z Dajashim na Camtasii, da się coś takiego ogarnąć, więc jest w porządku. Tylko, że ty, teraz sobie przypomniałem, że nie wiem, czy się da w najbliższej okazji ogarnąć, bo kurde, przypomniałem sobie, że tata rozpierdzielił, kurde, ten przez przypadek statyw do komórki. Także będę musiał, trzeba będzie coś ogarnąć, jakiś inny statyw. Jakoś go, kurde, zmodyfikować, żeby to fajnie jakoś się trzymało, nie? Wynajdziesz na jakimś targowisku, kurde, Tak. tak jak tego laptopa. Tego, no. MSI. Nie, MSI to go znalazłem. Zresztą to jest, dobra, kolejny temat, który mam tutaj do opowiedzenia, bo to taki w miarę szybszy odcinek, ponieważ też za chwilę jadę na mecz. Dajashi kupił sobie fajną myszkę. Tak w ogóle ja tę myszkę po nim co miałem, opowiadałem o niej, myszka Microsofta była bezprzewodowa. A on zakupił sobie myszkę fajną, pokażę wam. Takie coś. Epicka jest ta myszka normalnie. Zarąbiście ona świeci, tylko że jest na kablu, także to jest minus mały, ale zobaczysz, Kacper, zresztą na odcinku, jaka myszka jest fajna. Zarąbista jest ta mycha. Też mam podświetlane, ale klawiatury. A, ja nie mam klawiatury podświetlonej. Ja mam prostą jakąś klawiaturę jak ona się Z nazywa? Biedronki. Nie, MediaTek. Tam 25 zł mi chyba kosztowała. Zresztą to wszystko zobaczysz na unboxingu nowego pokoju.
Więc co tam jeszcze? Tak, no to tu już mówiłem, że jeżeli jak już będzie wszystko ogarnięte, to i Pomóc ci, odcinek. gościu. To jest właśnie kolejny temat, niestety go już wyczerpałem, ale chodzi właśnie o ten jeszcze. Kurde mać, muszę coś ogarnąć, jak kierownik poogarniać ją. Józek, pomóc ci. Nie, a skończyłeś? No. No to dawaj, tu jak skończyłeś, to dawaj. Tam przejedź z tamtej strony, będzie szybciej, odcinek się skończy. Tak jak mówię właśnie, z odcinek z dwoma kamerami, tylko właśnie tak się stało, jak będzie już ten pokój, kurde, faktycznie wyglądał już w formie ostatecznej, to i ten odcinek się pojawi, tylko właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, że statyw się spsuł, także trzeba będzie, może w pracy ogarnę jakiś statyw, żeby go jakoś zrobić. Może coś się uda naprawić jakoś. Dobra, ciśnij, ciśnij, sąsiad. Jedź, 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 dobra, ja to sobie. Nijaki trzeba będzie poprawić jeszcze, bo do siebu, żeby były fajne, w miarę, żeby to fajnie wyglądało. W następnym odcinku też pewnie zobaczymy. Jeden odcinek pewnie zrobię sobie sam z siebu tutaj 17, a w drugim się pojawi oczywiście sąsiad. Do pomocy chętny, nie? Ja wolę. Oczywiście, którą mamy godzinę? 7 po, jeszcze musimy do sąsiada pójść coś nagrać, nie? Czyli do ciebie, kurde, ty, Kasper The Games. A jakieś od zera do jądera czy coś? Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli się uda mu pomóc, to jak najbardziej pomogę. I jeszcze, no, tak w ogóle, tak będzie ten unboxing pokoju. Mówię, tak, mówiłem, pojawi się też ten unboxing, jak już będzie wszystko gotowe, również równomiernie z odcinkiem właśnie z dwóch kamerek też pojawi się unboxing pokoju, tak? Dobra, popraw tam u góry tego mijaka, ja poprawię tego tu na dole. I pokażę moje nowe stanowisko pracy, czyli biurko, które mi się tutaj udało ogarnąć razem z tymi, ponieważ z meblami dodatkowo było biurko, także to jest chwała Pani, będę mam swoje biurko. Tak w ogóle, jak widzicie, jeszcze Dajashi kupił sobie nowe krzesło. Także dzięki temu ja to stare krzesło zyskałem, nie musiałem kupować nowego. Dobra, sąsiad, zjeżdżaj. I jedziemy na flaszeczkę. Ty już nie musisz chować do tego, tylko tutaj umyjemy te dwie maszynki i będzie koniec odcinka, nie? O, ciśnie jak szatan. O, kur... Ładnie idzie, ładnie. Kul! Ulol. Dobra, udało się. Dobra, gaszę traktor. Biorę się za mycie. Ty sobie zaraz umyjesz drugi. Czekaj. O, ładnie idzie, ładnie idzie. Muszę tak w ogóle, muszę sobie ten odcinek, te dwa odcinki przerzucić na ten. Na jakiegoś, no, jak się nazywa, pendrive'a, bo żeby sobie spróbować to wyrenderować na nowym laptopiku, żeby to właśnie ogarnąć, czy to będzie w porządku wszystko. Muszę sobie poogarniać wszystkie gry, żeby to tam, kurde, posprawdzać, jak to chodzi, nie? Bo jeżeli nie będzie chodziło, to będę nagrywał na Dajashiego, a będę ogarniał na swoim wszystko. Dobra, ruszam. Ej, 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 ty się mi tu nie pchaj. Umyj sobie i to będzie koniec odcinka. Dobra, tu sobie odstawiam, wyłączam i idę sobie zobaczyć, jak sąsiad jeszcze zmywa naczynia. Myjesz już? Tak. To ja nie widzę niestety. To jest ten drugi traktorek, on dokładnie tak samo wyglądał. Także nie będę też tu... Zresztą wsiądę, zobaczę, jak czyś ty mi tu nie nabrudził. Nie, no czyściutko jest, elegancja. Dobra, podjedź tam. Tu o, podjedź ładnie, żeby to wyglądało. Jeszcze miniaturkę może strzelę, żeby nie zapomnieć na później. Aha, żebym czasem nie strzelił. F 10, F 11, nie pamiętam, które to było. Dobra, podjedź tu. A dobra. Albo w sumie dobra, drugą miniaturkę zrobię sobie z odcinka. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, oczywiście zapraszam do kolejnych moich produkcji, zapraszam oczywiście na kanał do Kacpra. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka. Cześć! Hello!